Co z tak gigantycznym doświadczeniem pana powinien mieć reżyser, żeby mógł pracować efektywnie z aktorem? Czy to jest w ogóle policzalne? Chyba też nie do końca. Policzalne to pewnie nie, bo to nie jest aritmetyka, ale, ale da się powiedzieć, co to jest. To jest przede wszystkim słyszenie aktora. Znaczy słyszenie, krótko mówiąc, słyszenie tego, kiedy on jest, kiedy on fałszuje, kiedy nie fałszuje, kiedy mówi z sensem, kiedy raczej bez sensu. To jest poznawanie, tak jak aktor reżysera poznaje również, poznaje to, co on umie zaproponować, co umie zrobić na scenie, tak reżyser poznaje aktora, co on może zrobić, gdzie należy mu pomóc, gdzie należy go popchnąć, żeby zrobić coś więcej i jak przekroczył swoje lenistwo, wszyscy jesteśmy lekko leniwi, więc żeby się nie zatrzymywał na tym, co mu wychodzi łatwo, tylko żeby spróbował pójść dalej. Musi reżyser wiedzieć, tak jak zresztą człowiek, który uczy tego zawodu na przykład w szkole teatralnej, że natyka się na pewne ograniczenie, dla które nie wyjdzie. Czyli musi poznawać możliwości aktora. Musi przede wszystkim, myślę, umieć zaproponować aktorowi taką nadzieję przynajmniej, zanim się okaże, jaki jest efekt tej pracy na scenie, taką nadzieję, że mówię o tym w książce, że zapewnia mu pewne bezpieczeństwo poprzez jakość tworzonego przedstawienia. Zapewnia mu warunki, w których on może ryzykować. I to jest jakby wzajemna rozmowa. To jest tak, że reżyser również powinien, rozmawiamy przecież o tekście, zanim zaczniemy coś robić na scenie, i przełożenie tych naszych rozmów na kształt teatralny, na sens sceniczny, to jest podstawowa umiejętność reżysera i powinien pilnować aktora, żeby te sensy, do których się umówiliśmy, żeby one były wydobywane. Zresztą aktor, reżysera też bywa i tak. Natomiast to nigdy nie powinno być w ten sposób, wydaje mi się, że każdy sobie rzepkę skrobie, bo bywa i tak, że się jakieś dwie rzeczy niezgodne spotykają, potem ktoś coś gra, ktoś do tego zrobił opakowanie, ale właściwie się nie spotkali. Mhm.